Witam Was, kochani, w kolejnym dniu, kolejny materiał i kolejna robota przede mną. Dzisiaj, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, muszę zaszpachlować tutaj sobie jeszcze na raz i szerzej połączenia płyt. No i zabieram się za gładzie. Ściany wstępnie są, zobaczcie, pewnie nie będzie widać, chociaż może są już przygotowane, czyli gdzieś tam zmiotłem ten piasek, który na tynkach cementowo-wapiennych był. Dodatkowo oczywiście zagruntowałem na wysokość tam około 1,70 m, tutaj od podłogi 1,60 m, bo na 1,80 m to gdzieś mniej więcej będę robił gładź. Także ja zabieram się do roboty i jak będzie coś ciekawszego, a w zasadzie jak już skończę pewnie zaciągać górę i zabiorę się za gładź, to wrócę do Was. Ale się rozpadało, zobaczcie. No nic, ja dokończyłem to, co miałem dokończyć. Hop, zaciągnięte. Także myślę, że teraz już jest w porządeczku. Teraz tak, dolałem do Was już do wody, rozrobiłem, ona jest starsza. O! Coś tu dzieje. No nieźle. Lampa przygotowana. Pałeczek. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Muszę zamknąć bramę garażową. No i zasuwam z tą pierwszą ścianą. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. A jeszcze słuchajcie, ależ pogoda. Kupiłem też nóż oczywiście do wygładzania. Cyk, zwykły, taki najtańszy z marketu, 60. Mam nadzieję, że na to, co mam tutaj do zrobienia, w zupełności wystarczy. Dobrze, słuchajcie, pogoda się poprawiła, a ja zrobiłem pierwszą ścianę w swoim życiu na raz. Zobaczcie, tak to wygląda. No i co, jeżeli chodzi o wnioski. Wiedziałem, że trzeba się skupić na nakładaniu wałkiem równomiernie, a i tak mimo to no nie wyszło mi to do końca, musiałem gdzieś tam poprawiać, a i tak widzę, że gdzieś są plamy, gdzie tego materiału jest niestety za mało. Dlatego teraz, jak będę robił drugą ścianę, to zwrócę na to większą uwagę, skupię się bardziej. Tak jak widzicie, no ta rura tutaj idzie, ja tutaj sobie jeszcze pewnie jakoś tam zaciągnę w rogu wąską szpachelką i tak to zostawiam, bo tutaj i tak planuję dać zwykłe korytko, więc to będzie zasłonięte. Teraz zabieram się za tą ścianę za mną. Zobaczymy, mam nadzieję, że tym razem wyjdzie mi nieco lepiej. Dobrze, druga ściana jest opykana. I słuchajcie, tutaj już skupiłem się bardziej na tym, żeby równomiernie nakładać wałkiem masę. Ale tak się szczaiłem, że tak naprawdę to nie jest moja wina, bo tutaj już bardzo dobrze to rozprowadziłem. Ale niestety no gdzieś tam te tynki w niektórych miejscach, tak jak na przykład tutaj widać, że są krzywe, więc takie akcje będą się pojawiać. No ale na drugi raz, jak już położę masę, to będzie gitarka. Nie wychodzi mi jeszcze, słuchajcie, tak mówię Wam, żebyście wiedzieli, na przykład jak będziecie się zabierać pierwszy raz za coś takiego, na co zwrócić uwagę. Nie wychodzą mi na pewno rogi, tak jakbym tego chciał. Nie wiem, jak to obrobić i jakoś tak to mi dziwnie wychodzi. Zawsze gdzieś tam jest tutaj tu krzywo, tu jakaś smuga zostanie, tu jakiś brak. No ale tutaj sobie działam i jakoś sobie radzę. Dobrze, no co? Zobaczcie, byłem dzisiaj w Lirolu generalnie. Hop. Kupiłem wszystko.
Siatki do ścierania, gąbki, nie gąbki, nóż, nawet farbę podkładową, słuchajcie, kupiłem, a nie kupiłem towaru. Także no co, no na dzisiaj narzuciłem tak naprawdę dwie ściany. Towaru już niestety nie ma, więc jeżeli chodzi o ten etap, to na dzisiaj już koniec, ale wracam do Was, słuchajcie, kolejnego dnia już, mam nadzieję, z towarem, a ja chyba dalej będę zasuwał z sufitem. A i słuchajcie, żeby nie było, teraz jeżeli chodzi o materiał, kupię Atlasa GTA, tak to się chyba nazywa, za 18 kg 55 zł chyba, no to w porównaniu do Rigipsa za 21 kg 120 chyba zł, no jest dwa razy drożej, tak? Także zobaczymy. Kupiłem na początku Rigipsa, no bo mówię, no pierwszy raz, więc chciałem sobie ułatwić jak najbardziej. I teraz sobie porównamy po prostu z tańszą masą, czy jest spoko też, czy nie, czy są jakieś różnice. Także zobaczymy. I na to GTA też widziałem, można wklejać flizelinę i tak dalej, więc po prostu kupię więcej. Jak będę robił garaż, no to też będę na to ogarniał, żeby... Żeby nie przepłacać. O, może tak. Albo może inaczej. Nie, żeby nie przepłacać, tylko żeby nie wydawać na pierdoły za dużo pieniędzy. Co innego, jakby to była część mieszkalna. Zaciągnięte na raz tam gdzie chciałem. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te moje gładzenie, to na pewno łapię się na tym, że chcę za dokładnie, za dobrze i nagle się okazuje, że jedno pociągnięcie za dużo i niestety psuję, muszę zrobić nagle 10 dodatkowych, bo to jedno było za dużo. Teraz co? Zostały mi są dwie ściany, które trzeba zaciągnąć na drugi raz i myślę, że to już będzie ten czas, żeby po 2 godzinach, bo ten Atlas GTA, tak jak widzieliście na timelapsie, robiłem, to można robić też mokre na mokre, więc po 2 godzinkach machnę sobie na drugi raz, zobaczymy jak to wyjdzie. No tak jak mówię, są miejsca, gdzie te ściany są niestety krzywe, no więc tutaj jakoś muszę tam sobie radzić, co mi generalnie utrudnia, no bo ja domyślam się, że to też nie jest aż, znaczy w sensie to jest masza finiszująca, tak, a nie wyrównująca. Natomiast też nie ma jakichś tam dużych odchyłów, więc spoko. Na pewno zrobiłem jeden błąd, w sensie na początku o tym zapomniałem, a potem już uznałem, że dobra, nie będę kombinował, nie robię.
Domyślam się, że powinienem tutaj wkleić narożnik. Łatwiej by wtedy się to obrabiało, czego nie zrobiłem, więc czeka mnie trochę zabawy i na pewno nie wyjdzie to tak fajnie, jak powinno. No ale spoko. Jak na pierwszy raz jestem, słuchajcie, zadowolony. Jeżeli chodzi o masę, tak jak mówiłem ostatnio, że jakieś tam porównanie, jeden pies. Jak dla mnie, w sensie teraz, do nakładania, bo domyślam się, że różnica może być w szlifowaniu. No dobra, czyli co? Ja zabieram się za kolejne dwie ściany na drugi raz, a potem czekam, niech to troszeczkę podeschnie, niech zwiąże i będę leciał to, co zrobiłem dzisiaj też na drugi raz. Szpachlowanie i nakładanie gładzi wałkiem uważam za zakończone. Słuchajcie, dalej podtrzymuję, że tutaj trzeba mieć umiejętności, ja się do tego serio nie nadaję. Co prawda pomieszczenie gospodarcze udało się zrobić, natomiast nie zdecydowałbym się mimo wszystko po tym sprawdzianie w sumie umiejętności na to, żeby robić to w całym domu. Jak to wyszło, to tak naprawdę wyjdzie po szlifowaniu, ale wszędzie już jest nałożone na dwa razy, także myślę, że jak na takiego amatora, laika, który robił to pierwszy raz w życiu, to nie wyszło wcale aż tak źle, ale jak to będzie, to zobaczymy. Zobacz to, tak zwany szybki palec. Jeżeli chodzi o sufit, no to sufit postanowiłem, że tak zostawiam, jest zaciągnięte dość szeroko, wyszlifuję sobie i będzie gitarka. Tak samo tutaj ten narożniczek sobie jakoś tam doszlifuję to i będzie spoko. Tak jak mówiłem, tutaj przy rurze jakoś się nie spinałem też, no bo będzie szerokie korytko i to będzie wszystko zasłonięte. Jeżeli chodzi o gładź, którą teraz robiłem, Atlas GTA, jeżeli chodzi o różnicę, to tak w sumie zauważyłem, że wysycha szybciej schnie, więc no to taka jest różnica. No i tutaj na to pomieszczenie gospodarcze, na te ściany tutaj zużyłem, można powiedzieć, no dwa wiaderka. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, czy to jest taka norma. Może po prostu było to spowodowane tym, że gdzieś tam występowały jakieś nierówności na ścianie, albo po prostu nakładałem za dużo. No chyba, że to jest takie normalne zużycie. Co? Ja jestem, słuchajcie, z siebie zadowolony, a to jest chyba najważniejsze. Wy macie materiał z tego, dla mnie to był taki troszeczkę sprawdzian. No i spoko. Fajnie coś w domu tak porobić, w sensie z każdego etapu po troszeczkę. Dalej uważam, że gładź to, znaczy w sensie tutaj trzeba mieć umiejętności, to nie jest sufit, że ogarniecie, o co chodzi, a potem to już leci. No tutaj trzeba się umieć posługiwać tą pacą, tym nożem, żeby to jakoś tam w miarę fajnie, szybko wychodziło. Jedno jest pewne, na chleb bym nie zarobił, jeżeli chodzi o tempo. Także co? Jeżeli chodzi o ten odcineczek, to już wszystko. Zapraszam do kolejnego odcinka ze szlifowania. Do usłyszenia.